Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze SNP. Dzisiejszy temat: magazyn SAP S/4HANA, nie tylko EWM. Temat poprowadzi dla Państwa nasz ekspert Krzysztof Usowicz. Krzysztof jest już z nami, chyba Państwo również widzicie. Cześć Krzysztof, witamy Cię. Cześć, cześć, dzień dobry. Moje nazwisko Aleksandra Brudzka, jestem moderatorem tego spotkania. Na początek kilka informacji organizacyjnych, jak to będzie wyglądało. Webinar będzie się składał z dwóch części. W pierwszej części Krzysztof zaprezentuje no właśnie wachlarz możliwości, jakie stoją obecnie przed klientami planującymi migrację na S/4HANA bądź planującymi wdrożenie dopiero S/4HANA w zakresie właśnie obsługi magazynu. W drugiej części zaprezentujemy Państwu pokaz na systemie EWM na przykładzie przyjęcia od dostawcy. To będzie pokaz przygotowany przez naszych ekspertów na filmie, żeby uniknąć zakłóceń na łączach, ale to po prezentacji Krzysztofa. Chciałam Państwa zachęcić również do zadawania pytań. Wprawdzie wiemy już, że nie będziemy mieli czasu, żeby odpowiedzieć na nie na żywo, ponieważ film, który dla Państwa mamy przygotowany, jest dosyć długi, ale zbierzemy wszystkie te pytania i na wszystkie pytania odpowiemy, nasi eksperci odpowiedzą i przekażemy Państwu odpowiedzi drogą mailową. Webinar jest nagrywany, będzie możliwość wrócić do niego później, otrzymacie Państwo od nas link. I teraz, jeszcze zanim przekażę głos Krzysztofowi, dwa słowa o firmie. Jesteśmy częścią grupy SNP. Grupy SNP, czyli specjalisty w zakresie transformacji środowisk SAP. Jeżeli chodzi o SNP Poland, w dużym skrócie cztery liczby, cztery hasła, które nas charakteryzują. Ponad 25 lat doświadczeń, ponad 430 specjalistów. Realizowaliśmy ponad 1000 projektów dla ponad 400 klientów. I podpisaliśmy w tym okresie ponad 200 kontraktów SAP Managed Services. Obszary, w których się specjalizujemy, w których mamy doświadczenie, to wdrożenia SAP. I tutaj, nawiązując do tematyki dzisiejszego spotkania, w ramach tych wdrożeń SAP realizujemy na przykład wdrożenie i rozwój gospodarki magazynowej w SAP. I mamy tutaj doświadczenie z kilkudziesięciu projektów, tak SAP MMWM, jak i EWM dzisiaj omawianego, który dzisiaj będziemy również prezentować. Inne obszary naszej specjalizacji to SAP Managed Services, bezpieczeństwo, rozwój oprogramowania. To tak w dużym skrócie o nas. A teraz przekażę głos Krzysztofowi. Proszę o chwileczkę, przełączymy się. Dobrze. Olu, widać? Widać Twój ekran, tak. Dobrze. Dzień dobry. Ponownie ja nazywam się Krzysztof Sowicz. Właśnie jestem architektem zespołu gospodarki materiałowej magazynowej. Celem dzisiejszego webinaru jest wyjaśnienie takiego szumu informacyjnego, który gdzieś tam zaistniał wokół systemu WMS-owego, czy modułu SAP WMS-owego w kontekście nowego systemu ERP, jakim jest S/4HANA, ponieważ opcji w tym obszarze jest całkiem sporo i wyjaśnienie tych niuansów pomiędzy tymi opcjami wydaje się nam być istotne dla naszych dla Państwa, dla naszych klientów. Więc krótko, pokazana jest agenda dzisiejszej prezentacji, tej części prezentacyjnej. Zasadniczo mamy tu trzy takie bloki. W pierwszym bloku będę opowiadał, co się dzieje z klasycznym modułem WMS-owym, znanym z systemu ECC w kontekście S/4HANA. Następnie omówię funkcjonalność Stock Room Management, która jest związana ściśle z klasycznym właśnie modułem WM i następnie przejdę do
modułu EWM i wyjaśnię różnice w tym obszarze, różnice na przykład licencyjne. Okay, więc na początek krótki taki rzut na, nazwijmy to, stan obecny czy stan tradycyjny, tak? Czyli związany powiedzmy z pakietem Business Suite, z systemem ECC. Mniej więcej tak wyglądała oferta SAP w zakresie WMS do pewnego czasu, zanim został pokazany, udostępniony system S4HANA. Mieliśmy tak naprawdę zasadniczo trzy opcje. Mieliśmy moduł Logistic Execution Warehouse Management, LEWM, dostępny w systemie ECC. Jest to po prostu moduł systemu. Tego typu instalacja oczywiście jest najczęściej implementowanym rozwiązaniem. Istnieją tysiące działających instalacji w tym modelu. Jest to najpowszechniejszy model, który obecnie funkcjonuje w systemach ECC. Druga opcja to był ten sam moduł LEWM, technicznie postawiony na systemie Business Suite, ale funkcjonujący jako moduł zdecentralizowany. To oznacza, że system WMS-owy jest de facto osobnym systemem od systemu ERP i wymaga integracji w zakresie oczywiście danych podstawowych, dostaw, księgowań tych dostaw. Tego typu zdecentralizowane instalacje oczywiście były stawiane głównie w celu zabezpieczenia wysokiej dostępności i wydajności systemu. I to są takie tradycyjne opcje, natomiast od jakiegoś czasu był też dostępny pełny moduł EWM, który również był jakby z pakietu Business Suite, natomiast już nie w systemie ECC, tylko w systemie SCM. I to również był osobny system od ERP, również wymagał znaczących integracji i tak naprawdę używany tylko w bardzo zaawansowanych magazynach. I tak to wyglądało w tradycyjnym, znanym od kilkunastu lat świecie. Natomiast w kontekście S4HANA wygląda ta sytuacja nieco inaczej. Oferta podzielona jest na moduł Stockroom Management, który działa w tym samym systemie co ERP. Moduł EWM, Extended Warehouse Management, w wersji Embedded i tutaj również podzielony na dwie wersje, Basic i Advanced. Zasadniczo są to dwie wersje licencyjne po prostu, natomiast jest to moduł WMS-owy, który działa razem z systemem ERP w jednym systemie. Tak, stąd jakby Embedded obsługuje tylko ten system. I mamy również system S4HANA z modułem EWM ustawionym jako zdecentralizowany. I wtedy jest to system S4HANA, który zawiera wyłącznie moduł magazynowy i musi być zintegrowany z innym bądź innymi systemami ERP. Celem tej prezentacji jest jakby wyklarować przejście z tego starego świata do tego nowego, pokazać Państwu, jakie są dostępne opcje. OK, więc zacznijmy od modułu LEWM w kontekście konwersji systemu ECC do S4HANA. Przede wszystkim mamy taki dokument, który nazywa się Simplification List, lista uproszczeń. Dla każdej wersji S4HANA SAP publikuje taki dokument. W tym dokumencie znajdują się informacje o funkcjonalnościach, które albo zostały zmienione, albo zostały wyeliminowane, albo funkcjonują w zakresie ograniczonym tylko w S4HANA. Ten dokument jest krytyczny dla wszystkich klientów, którzy mają ECC i chcą przejść na S4HANA. Tak, ten dokument trzeba przestudiować i właśnie przejrzeć wszystkie te uproszczenia i zmiany, które są istotne, bo one dotyczą, ten dokument dotyczy wszystkich obszarów systemu, nie tylko modułu LEWM. Tutaj jest po prostu pokazany przykład, który nas interesuje w kontekście naszej dyskusji. Więc w kontekście modułu LEWM lista uproszczeń w wersji 2020 wymienia 7 funkcjonalności, które zostaną docelowo wyeliminowane
z zakresu systemu S4HANA. Widzimy tutaj takie funkcje jak Task and Resource Management, Warehouse Control Interface, WMK zdecentralizowana, Wave Management, czyli pobrania falowe, cross-docking, zarządzanie placem, Yard Management, czy Value Added Services. Takie funkcjonalności są wymienione jako te, które zostaną docelowo wyeliminowane z zakresu. I teraz idąc dalej. Z każdym takim uproszczeniem wymienionym w tamtym dokumencie jest powiązana nota, która opisuje to uproszczenie, czy ten, ten eliminowany aspekt. Więc po pierwsze widzimy, że funkcjonalność nie jest częścią docelowej architektury systemu S4HANA, tak? Widzimy takie sformułowanie. Widzimy takie sformułowanie, że istnieje funkcjonalny odpowiednik tej funkcji, w domyśle oczywiście nowej generacji odpowiednik. I widzimy też taką informację, że funkcjonalność może pozostać w użyciu w ramach tak zwanego pakietu kompatybilności przez określony czas i że należy rozważyć implementację odpowiednika i należy go zaplanować. I teraz tak, czym jest pakiet kompatybilności? Pakiet kompatybilności jest dokładnie opisany właśnie w nocie 226.93.20.4. I pakiet kompatybilności zawiera listę funkcji, które mogą pozostać w użyciu w systemie S4HANA, który został skonwertowany z systemu ECC do pewnej granicznej daty. Tą datą graniczną jest 31 grudnia 2025 roku. A więc jeżeli mamy system ECC, który poddalibyśmy projektowi konwersji, załóżmy w tym roku, i w ramach tego systemu funkcjonowałby moduł EWM i na przykład, który miałby dodatkowo zaimplementowany, powiedzmy, ten cross-docking, który był wspomniany na poprzednim slajdzie, to ten cross-docking moglibyśmy używać do 31 grudnia 2025 roku. Po tej dacie stracilibyśmy prawo do użycia tej funkcjonalności na systemie S4HANA, tak, który został skonwertowany z systemu ECC. I teraz mielibyśmy tak naprawdę do wyboru wdrożyć albo porzucić tą funkcjonalność, albo napisać swoją własną niestandardową, albo wdrożyć odpowiednik nowej generacji. Tak i na przykład te elementy, które są wymienione jako te, które zostaną wyeliminowane, mają swoje odpowiedniki oczywiście w module EWM. Takie jak na przykład Value Added Services, właśnie czy Cross Docking, czy Yard Management. I dodatkowo widzimy taką notę jeszcze 227.02.11, która mówi, że tak naprawdę cały moduł LFWM nie jest częścią docelowej architektury i że istnieją dwa nowe odpowiedniki, EWM i Stockroom Management. No i powstaje pytanie, jak się w tym połapać. OK, jeszcze jedna uwaga dotycząca pakietu kompatybilności. Pojawiają się w kontekście w ogóle projektów migracji ECC do S4, pojawiają się właśnie te sformułowania pakiet kompatybilności, pojawiają się daty, takie jak 2025, 2027, 2030. I teraz tak, maintenance systemu właśnie ECC jest do końca 2027 roku. Rozszerzony maintenance systemu ECC jest do końca 2030 roku, tak? Opcja dodatkowo płatna. Natomiast pakiet kompatybilności jest do końca 2025 roku. I teraz pakiet kompatybilności to nie jest to samo co maintenance SAP ECC, tak? To są dwie różne rzeczy. Pakiet kompatybilności
to po prostu uprawnienie do korzystania z wycofywanych funkcjonalności w ramach systemu S4HANA, czyli takiego systemu, który został skonwertowany zasadniczo z ECC i dla tych klientów, którzy mają licencję S4HANA Enterprise Management. Pakiet kompatybilności dodatkowo określa trzy funkcjonalności, nazwijmy to wyjątkowe, które będą mogły być używane dłużej. Między innymi jest właśnie tam moduł transportowy, Logistic Execution Transportation Management, LETRA. Natomiast nie ma w tym zbiorze modułu LFWM. Jest jeszcze kolejna nota, 257.74.28, która mówi tak, Logistic Execution Warehouse Management jest częścią S4HANA w ramach pakietu kompatybilności, zgodnie z notami odpowiednimi. W ramach pakietu kompatybilności klienci ci posiadający LFWM mogą przejść z nim do S4HANA. Pakiet ten jednakże wygaśnie 31 grudnia 2025 roku i strategicznym zamiennikiem czy odpowiednikiem tego modułu rekomendowanym dla nowych implementacji jest moduł EWM i od wersji S4HANA 19.9 w miejsce Logistic Execution Warehouse Management dostępny jest moduł Stockroom Management. Brzmi to bardzo skomplikowanie. Zasadniczo chodzi o to, że klienci, którzy właśnie posiadają wdrożony moduł WM, po konwersji systemu na S4HANA, ECC na S4HANA, mogą go w pełnym zakresie użytkować do dnia 31 grudnia 2025 roku. Określenie w pełnym zakresie mam tu na myśli zakres jakby nie funkcjonalności wdrożonych u Państwa, tylko zakres jakby dostępny w całym module w systemie. Tak? Czyli jeżeli właśnie mają Państwo yard management czy cross docking i inne tradycyjne funkcje LFWM, to z wszystkim tym można przejść na system S4HANA i bez tak naprawdę żadnego problemu kontynuować pracę na nim do 31 grudnia 2025 roku. Natomiast co się stanie po tej dacie? I tu w to miejsce pojawia się nam funkcjonalność, która została nazwana Stockroom Management. Teraz tak, Stockroom Management jest okrojonym modułem Logistic Execution Warehouse Management, który w kontekście S4HANA otrzymał nową nazwę. Tak tutaj na prezentacji jest specjalnie pokazane, po prostu wpisane koło, ponieważ Stockroom Management to jest po prostu LFWM okrojony o pewne funkcje i to okrojenie oczywiście jest zgodne z tą listą uproszczeń. Czyli Stockroom Management to jest po prostu tradycyjny moduł LFWM, w ramach którego nie ma funkcjonalności wymienionych na slajdzie, czyli Task and Resource Management, Warehouse Control Interface, Decentral WM, Wave Management, Cross Docking, Yard Management i Value Added Services. Zdaje się, że nazwa Warehouse Management została tutaj celowo wyeliminowana, po to, aby nie myliło się to z modułem Extended Warehouse Management, który dla SAP jest docelowym produktem w zakresie WMS. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę, że Stockroom Management jest dostępny dopiero od S4HANA 19.09. A więc na przykład, jeżeli ktoś już wykonał konwersję z ECC na S4HANA, na przykład 18.09, to i korzysta z LFWM, to pakiet kompatybilności w tym przypadku wygaśnie 31 grudnia 2025 roku, a Stockroom Management formalnie licencyjnie w 18.09 nie ma. Więc trzeba albo wdrożyć EWM, albo podnieść S4HANA do wyższej wersji. Zasadniczo Stockroom Management został wprowadzony pod wpływem negatywnego feedbacku klientów, którzy poczynili znaczące inwestycje w moduł WMS, ten tradycyjny, Logistic Execution WM, którzy po prostu nie chcieli być jakby przymuszeni do wdrożenia nowego modułu. Tak, zatem
możemy być tutaj spokojni. Tak więc Stockroom Management jest przeznaczony głównie dla klientów korzystających aktualnie z modułu LFWM, którzy chcą przejść na system S4HANA w drodze konwersji systemu. Stockroom Management jest w zakresie systemu S4HANA, a nie tylko pakietu kompatybilności, a więc 31 grudnia 2025 jakby przestaje być problemem dla tych klientów, którzy mają aktualnie na systemie ECC wysoce dostosowane implementacje. Po prostu dalej można z tych funkcjonalności korzystać. Natomiast SAP zastrzega sobie, że Stockroom Management nie będzie dalej rozwijany. Tak, to jest po prostu stary moduł LFWM z wykrojonymi pewnymi funkcjami i na przykład w kontekście tej funkcjonalności nie będą pojawiały się ani nowe funkcjonalności, ani na przykład nowe interfejsy użytkownika, tak jak na przykład Fiori. Trzeba mieć to na uwadze. Natomiast Stockroom Management nie wymaga żadnych dodatkowych licencji, wystarczy standardowa na Enterprise Management i Stockroom Management teoretycznie może być również implementowany w nowych wdrożeniach S4HANA, takich zupełnie od zera, dla względnie prostych magazynów, ewentualnie dla tych magazynów, dla tych projektów, gdzie kluczowy jest bardzo niski koszt wdrożenia. Ok, i teraz, jeżeli mamy taki system ECC, system właśnie z wdrożoną WM-ką, możemy zainstalować program dostępny w nocie 288.28.09 Stockroom Compliance Check i ten program sprawdza, czy w zakresie użycia, czy pozostają w użyciu w kontekście numeru magazynu funkcjonalności, które zostają usunięte z zakresu WM-ki. Tak? Czyli jeżeli ten program zwróci, że na przykład mamy w użyciu funkcjonalność cross-docking, tak, to wiemy, że możemy z tym przejść na system S4HANA, możemy tego wszystkiego używać do końca 2025 roku, ale od 1 stycznia 2026 nie będziemy mogli używać cross-dockingu w tym tradycyjnym starym wydaniu. Musimy albo zrobić swój własny development, albo musimy wdrożyć odpowiednik nowszej generacji, tak? Czyli w praktyce cross-docking, który jest zawarty w EWM. Do tego się to wprowadza. Natomiast tutaj warto zaznaczyć, że te funkcje, które zostały wyeliminowane z zakresu modułu WM, nie są to funkcje mainstreamowe, tak to nazwijmy. Tak? To są funkcje, które były stosunkowo rzadko wdrażane, bądź rzadziej niż oczywiście te podstawowe, takie jak na przykład po prostu składowanie zapasów z dokładnością do miejsca, strategie odkładania, strategie pobierania, operacje na terminalach itd. To wszystko po prostu zostaje. I tak naprawdę bez obaw możemy przejść na system S4HANA i użytkować naszą starą, dobrą WM-kę jeszcze kolejne 10 lat na pewno. Jakie mamy tutaj scenariusze? Wariant pierwszy, tak? Czyli mamy system ECC z klasyczną WM-ką, wykonujemy projekt konwersji ECC do S4HANA, czyli tak zwany brownfield, i do 31 grudnia 2025 roku korzystamy z pełnej WM-ki. Wszystko, co mamy wdrożone w ECC, możemy dalej korzystać. Od 1 grudnia 2026 roku możemy z niej dalej korzystać, pod warunkiem, że mamy zapewnioną zgodność z zakresem Stockroom Management. Czyli w praktyce, jeżeli mamy za użyciu te wymienione funkcje, które zostały wyeliminowane, no to musimy zaprzestać ich użytkowania, zrobić swój własny development albo wdrożyć odpowiednik w EWM. Kiedy warto podążyć tą ścieżką? Jeżeli nie posiadamy zaawansowanych funkcji LFWM lub godzimy się zaprzestać ich używać, tak? Albo gdy nie chcemy ponosić kosztów implementacji EWM i gdy akceptujemy ten fakt, że rozwiązanie nie będzie przez SAP rozwijane i nasze struktury magazynowe są stabilne, wtedy warto pójść tą ścieżką. Wariant drugi, wdrożenie Embedded EWM. Mamy teraz system ECC, wykonujemy konwersję, używamy
LFWM w pakiecie kompatybilności. Jednakże potrzebujemy zaawansowanych funkcji, na przykład cross-dockingu, albo po prostu chcemy przejść na rozwiązanie nowszej generacji. Mamy bardziej złożone struktury magazynowe. W tym czasowym okresie po prostu do 2025 roku, aż jakby wygaśnie ta licencja pełna LFWM, powinniśmy przedsięwziąć projekt wdrożeniowy EWM Greenfield tak naprawdę. Natomiast embedded EWM właśnie, natomiast tutaj warto wspomnieć, że istnieją pewne narzędzia pozwalające częściowo zautomatyzować konwersję klasycznej WM-ki na EWM. Istnieją takie narzędzia, które powodują, że ten Greenfield jest trochę jak Brownfield. Ale jest to niemniej projekt jakby wdrożenia od nowa. Okej. A co z klientami, którzy mają klasyczną WM-kę wdrożoną w modelu zdecentralizowanym? Tutaj niestety nie mamy wyboru. Moduł WM ustawiony jako zdecentralizowany jest na liście uproszczeń, tak? I docelowo zostaje wyeliminowany z zakresu, więc nie ma czegoś takiego jak stockroom management w wariancie zdecentralizowanym. Przynajmniej nie ma na ten moment. Więc jeżeli nasze magazyny mają być wciąż obsługiwane przez zdecentralizowany system WMS, który charakteryzuje się taką wysoką dostępnością, to powinniśmy przedsięwziąć po prostu nowy projekt wdrożenia systemu S4HANA BDDWM w wersji zdecentralizowanej. Tutaj troszeczkę też należy wyjaśnić, że to sformułowanie embedded EWM funkcjonuje gdzieniegdzie w dwóch kontekstach. Z jednej strony może to znaczy, że to jest moduł EWM w S4HANie, a z drugiej strony może to znaczyć, że to jest moduł EWM, który obsługuje po prostu system RP1. Tak? I jeżeli mówimy o EWM-ce w S4HANie ustawione jako zdecentralizowana, to tak naprawdę nie powinniśmy używać określenia embedded, bo to nie do końca jest prawda. On jest jakby embedded w S4HANie tylko technicznie, natomiast ten system jest w pełni zdecentralizowany i musi mieć i tak osobny system RP. Ok, i tu zbliżamy się do opcji właśnie EWM, gdzie wymaga to również wyjaśnienia. Więc pierwotnie mieliśmy moduł EWM, który był w pakiecie SCM i on był z definicji zdecentralizowany. To znaczy, że to był po prostu osobny system SAP, tylko WMS-owy, który musiał się komunikować z systemami ERP. EWM w S4HANA właśnie występuje w tej wersji embedded, tak? I mamy tutaj wersję basic i advanced, i to oznacza, że to jest lokalny ERP. Tak? Czyli mamy w tym samym systemie na przykład MMK, SD, FI, CO i właśnie embedded EWM-kę. I tutaj mamy do wyboru dwie wersje licencyjne, basic i advanced. Natomiast jeżeli mówimy o systemie S4HANA, który ma wbudowany moduł EWM, ale jest ustawiony jako zdecentralizowany, to wówczas nie jest to system embedded. Tak? Taka S4HANA EWM-owa wyłącznie musi komunikować się z innymi systemami ERP. Generalnie EWM posiada bardzo duże bogactwo procesów biznesowych. Na tym etapie tutaj nie jest miejscem, żeby wchodzić w szczegóły tych procesów, natomiast tylko proszę zauważyć, że właśnie w kontekście EWM są te procesy, które z klasycznej WM-ki zostały wyeliminowane. Więc po prawej stronie widać na przykład cross-docking, właśnie yard management, tak, to są te zamienniki tych tradycyjnych funkcjonalności, które zostały wyeliminowane. I teraz, czym jest embedded EWM w wersji basic? Tak? Embedded EWM w wersji basic, tak? No to ma zadanie tak naprawdę zafunkcjonować jako zamiennik modułu LFWM nowej generacji. Zakres funkcji EWM-ki w wersji basic mniej więcej pokrywa się z tradycyjnym modułem LFWM. Więc mamy tu modelowanie struktury magazynowej, zarządzanie zapasem, jednostki obsługi, odkładanie, pobieranie, ruchy magazynowe, inwentaryzację, raportowanie, pewną integrację w zakresie zapewnienia jakości i integracji z produkcją, natomiast nie ma tu zaawansowanych funkcjonalności. Więc można postrzegać ten embedded EWM w wersji basic jak kolejny dostępny w S4HANA moduł systemu.
i żeby go używać, nie jest potrzebna dodatkowa licencja. Wystarczy standardowa S4HANA Enterprise Management i możemy używać EWM w wersji Basic ML. Tak więc ten model jest rekomendowany w nowych wdrożeniach S4HANA, w greenfieldach. Jest to podstawowy taki moduł WMS-owy pierwszego wyboru dla małych i średnich magazynów. I dostępny jest tak naprawdę od wersji S4HANA 16.10, czyli od początku, od pierwszej wersji S4HANA z modułami logistycznymi. Czym jest wersja Advanced EWM? Technicznie to jest ten sam komponent, to jest ten sam pakiet funkcjonalności, to jest tylko i wyłącznie model licencyjny. Więc zakres funkcjonalny Embedded EWM w S4HANA w wersji Advanced pokrywa wszystko to, co jest zawarte w wersji Basic, ale zawiera dodatkowe zaawansowane funkcjonalności, takie jak na przykład właśnie zarządzanie placem manewrowym, zarządzanie zasobami na magazynie, cross-docking, właśnie wasy, dodatkowe usługi, takie jak pakowanie na magazynie, kompletowanie, czy różne optymalizujące strategie pobierania czy odkładania. To są takie funkcjonalności zaawansowane i aby ich używać, musimy mieć dodatkowe licencje. Licencje, pełne licencje EWM-owe, dlatego EWM Embedded wersja Advanced można trochę postrzegać jak osobny produkt, mimo że technicznie to jest wbudowany moduł w S4HANA ERP. Jest on przeznaczony do dużych magazynów, tak, wymagających zaawansowanych funkcji. I jest jeszcze ten wariant właśnie EWM w S4HANA opcja Decentralized. Technicznie mamy do czynienia w tej sytuacji z systemem S4HANA. Ustawienie go jako decentralized EWM oznacza, że w tym systemie może działać wyłącznie moduł EWM. Nie może tam być innych modułów typu na przykład FI. Tak, EWM w S4HANA zdecentralizowanej można powiedzieć, że jest takim funkcjonalnym zamiennikiem tego pierwotnego EWM-a uznanego z SCM, który był właśnie z definicji zdecentralizowany. Natomiast pokrycie funkcjonalne nie jest takie 1:1 idealne, przynajmniej z wersją 9.9.5 EWM z SCM. W tym przypadku oczywiście niezbędny jest wiodący system ERP, z którym S4HANA EWM Decentral będzie się komunikować. Tym systemem, i tutaj może mała niespodzianka, nie musi być wcale S4HANA, może to być też system ERP starszej generacji, na przykład ECC, minimum HP3. I oczywiście tych systemów może być więcej niż jeden. Natomiast warto zwrócić uwagę, że EWM S4HANA Decentralized, tam nie ma rozróżnienia na wersję Basic i Advanced. Z definicji EWM-ka zdecentralizowana jest pełną EWM-ką i potrzebne są dodatkowe EWM-owe licencje. Oczywiście ten model jest przeznaczony dla bardzo złożonych magazynów, dużych partnerów logistycznych, centrów dystrybucyjnych, tam gdzie wysoka dostępność, wydajność systemu jest kluczowa i taki produkt jest dostępny od S4HANA 1809 FPS02. I na koniec krótka tutaj jakby diagram taki decyzyjny, można powiedzieć, jak postąpić w kontekście migracji. Jeżeli mówimy o Greenfieldzie, projekcie wdrożenia S4HANA od nowa i potrzebujemy moduł WMS-owy i potrzebujemy zaawansowanych funkcji takich jak na przykład cross-docking czy wave management, powinniśmy wdrożyć Embedded EWM w wersji Advanced. Jeżeli nie potrzebujemy zaawansowanych funkcji, powinniśmy wdrożyć Embedded EWM w wersji Basic. Alternatywnie możemy wdrożyć Stockroom Management, czyli starą WM-kę, natomiast jest to nierekomendowane, jeżeli oczywiście godzimy się na jej ograniczenia, tak, i akceptujemy to, że to jest moduł starszej daty, tak to nazwijmy. Jeżeli mamy system ECC i chcemy go skonwertować na S4HANA i mamy wdrożoną WM-kę, to wówczas musimy sobie zadać pytanie, czy używamy funkcji, których nie ma w Stockroom Management, jeżeli na przykład cross-dockingu właśnie, jeżeli tak, to powinniśmy wdrożyć Embedded EWM w wersji Advanced. Alternatywnie oczywiście możemy zostać ze Stockroom Management, ale tu musimy się zgodzić na to, że przestaniemy używać pewnych tych funkcji, które zostały usunięte z zakresu, albo zrobimy sobie jakieś ich niestandardowe odpowiednie. Jeżeli
mamy funkcje, które pokrywają się w 100% ze Stock Room Management, możemy przejść bezpośrednio z, jakby z WM-ką na S4HANA i na spokojnie zaplanować ewentualnie przejście na nowsze rozwiązanie w dalszym horyzoncie czasowym. Tak, nie musi to być nawet okolica 2025 roku, może to być 2030. Tak, Stock Room Management jakby zostaje w S4 na dłużej. Jeżeli mamy WM-kę zdecentralizowaną, tutaj nie ma wyboru, musimy tak naprawdę przedsięwziąć nowy projekt wdrożenia Greenfield S4HANA z EWM-ką ustawioną jako właśnie zdecentralizowany. To jest już ostatni slajd tej części. Ja bym chciał Państwu podziękować i teraz przedstawię Państwu film. Prosimy teraz o chwileczkę cierpliwości. Ja włączę film, który przygotowali dla Państwa nasi konsultanci Piotr Spotowski i Mariusz Kurdziel. Film będzie prezentował rozwiązanie EWM na przykładzie przyjęcia do magazynu. Film będzie składał się z dwóch części. W pierwszej części Piotr zaprezentuje przyjęcie do magazynu w systemie EWM w referencji do dostawy awizowanej wcześniej interfejsem, przy czym ta dostawa była wcześniej spakowana po stronie S4HANA w Handling Unity. W drugiej części Mariusz zaprezentuje przyjęcie do magazynu z pakowaniem jednostki obsługi w EWM, dostawa nieawizowana, niespakowana w Handling Unity, z wykorzystaniem przykładowych transakcji terminalowych. Film będzie trwał 37 minut. Przepraszam z góry, dłużej zajmiemy Państwu niż zakładaliśmy. Gdyby ktoś z Państwa nie mógł zostać z nami do końca, to planujemy nagranie udostępnić na YouTubie. Będziecie Państwo mieli, otrzymacie od nas link do tego. A teraz już włączam film i mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Piotr Spotowski. Ja jestem konsultantem od systemów WM i EWM w firmie SNP Poland spółka z o.o. i zademonstruję Państwu tutaj przyjęcie do magazynu w systemie EWM przy pomocy dostawy, które jest inicjowane przy pomocy dostawy awizowanej wcześniej interfejsem. Sam proces przyjęcia do magazynu w EWM jest możliwy do wykonania na kilka przypadków. Ten proces zakłada, że dostaliśmy przy pomocy EDI-a awizo od naszego dostawcy lub została utworzona dostawa przychodząca po stronie S4HANA w wyniku jakiegoś procesu intracompany. Sam proces zaczyna się od systemu S4HANA, tak jak powiedziałem. W systemie S4HANA jest już utworzona dostawa. Ta dostawa otrzymała zewnętrzny numer ASN i ta dostawa jest już, jak Państwu pokażę, spakowana. Co dalej? Ta dostawa została już zreplikowana przez wewnętrzny interfejs z S4HANA do systemu EWM. Jest to interfejs QRFC i on chodzi w obie strony z S4HANA do EWM i potwierdzenia z EWM wracają do S4HANA. Wracając do naszej dostawy. Ona dotyczy dwóch materiałów. Dotyczy również tych tutaj spakowanych Handling Unitów. Jeden sobie skopiuję na wszelki wypadek. Zaraz będą Państwo wiedzieli dlaczego. I przechodzimy teraz do systemu EWM. W systemie EWM jest takie środowisko centralne do zarządzania. On nazywa się monitor zarządzania magazynem. Ten monitor zawiera dokumenty dotyczące wszelakich operacji, które mogą być wykonywane w EWM,
Są to operacje wyjścia z magazynu, operacje przyjęcia do magazynu, inwentaryzacji, zapasy, dane podstawowe, zarządzanie pracą i wiele, wiele więcej. Nas interesuje tutaj operacja dostawy przychodzącej i tutaj pokażę Państwu, jak wyszukać tą naszą dostawę wychodzącą. Jedną z metod to jest na przykład wyszukanie po tym numerze ASN, centralnym numerze otrzymanym od dostawcy. Wpisujemy ten numer i otrzymujemy naszą dostawę, która nas interesuje. Drugą metodą, oczywiście tutaj kryteriów wyboru jest wiele, ale druga taka w praktyce spotykana metoda to jest, gdy dostawa dociera do magazynu, wpisanie jakiegokolwiek numeru handling unita, jednostki obsługi wśród tych, które przyjechały fizycznie i odszukanie na podstawie tego numeru jednostki obsługi naszej dostawy. Jeżeli znaleźliśmy dostawę, to możemy kontynuować z pracami WM-kowymi. Możemy sobie tutaj obejrzeć pozycję dostawy. Są to, muszę trochę pojechać w prawo, są to te same pozycje, które Państwo przed chwilą widzieli w dostawie po stronie S4HANA. Artykuł, produkt numer 20, produkt numer 3. Produkt numer 20 jest produktem partią, produkt numer 3 wymaga kontroli jakości. Tutaj szukam jeszcze jednej rzeczy, mianowicie tego. Produkt numer 20, zapamiętajmy, wchodzi do systemu EWMS z rodzajem procesu magazynowego Y114, natomiast produkt 03 wchodzi z rodzajem procesu 430. Te rodzaje procesów to jest coś nowego w stosunku do starego systemu WM. One mniej więcej odpowiadają ruchom magazynowym po stronie WM, ale mają troszeczkę szersze zastosowanie niż same ruchy WM-kowe. Są one kluczowe dla dalszych czynności WM-kowych, w sumie dla nie czynności WM-kowych, tylko tego, co się w systemie dzieje w stosunku do tych materiałów. Jakie miejsca są wyszukiwane i jaki jest przebieg samego przetransportowywania tych materiałów z obszaru przyjęcia na miejsca docelowe. On jest troszeczkę inny niż w systemie WM i to zaraz Państwu zademonstruję. Co tutaj jeszcze mamy z takich ciekawych rzeczy? Możemy sobie obejrzeć, jakie jednostki obsługi oczywiście do tej dostawy są. I moglibyśmy w normalnym trybie pracy, moglibyśmy już z tego poziomu wygenerować tak zwane zadania magazynowe i zlecenia magazynowe w tle, gdybyśmy chcieli, żeby dla wszystkich tych materiałów wygenerowały się naraz zadania i zlecenia materiałowe. Ja tego na razie nie chcę, ze względu na to, że chcę to troszeczkę pod kontrolą Państwu pokazywać. Dlatego wygeneruję te zlecenia magazynowe po kolei. Natomiast normalny tryb pracy byłby prawdopodobnie tutaj. Żeby wygenerować te zlecenia przeniesienia, muszę przejść dalej. Muszę wejść do samego dokumentu dostawy przychodzącej po stronie EWM. To właśnie czynię. I tutaj moglibyśmy teraz wygenerować zlecenia magazynowe i zaksięgować przyjęcie materiałowe później. Natomiast jeden z tych materiałów jest zarządzany kontrolą jakości i dlatego wygeneruję przyjęcie materiałowe
na samym początku procesu. Przyjęcie można robić również dla wszystkich pozycji lub można, to jeszcze Państwu pokażę, można przyjmować, nie będę przyjmował, ale można wykonywać przyjęcie per jednostka obsługi. Dobrze, to przyjmę, w tym momencie przyjmę wszystko naraz. Dostawa została przyjęta. Tu się zmieni status samej dostawy przychodzącej. Zapas jest już w magazynie na obszarze przyjęcia i możemy rozpocząć nasze czynności związane z generowaniem zadań magazynowych. Wchodzimy do kolejnych funkcji, wchodzimy do zadań magazynowych. Mamy nasze jednostki obsługi, które należy rozmieścić. 08 i 010 dotyczą materiału 20, 09 dotyczy materiału 03. Widać, że ona ma proces magazynowy przyporządkowany, związany z kontrolą jakości. Zacznijmy na razie od tych dwóch. Generujemy dla nich zlecenia przeniesienia. Możemy popatrzeć jeszcze, jak system tworzył te zlecenia przeniesienia, to znaczy może nie tworzył, tylko jak wyszukiwał odpowiednie miejsce dla tych zleceń przeniesienia. System przechodzi wiele różnych ustawień wewnątrzsystemowych. Na końcu znajduje odpowiednie miejsca, tworzy odpowiednie zlecenia i zadania magazynowe, ustala kolejki i cała operacja kończy się sukcesem. Gdyby coś było nie tak, to ta operacja zakończyłaby się brakiem utworzenia zlecenia i błędem. Także tutaj można w tym miejscu obejrzeć całość tego procesu, przebieg procesu. Wracamy do monitora magazynowego. W monitorze magazynowym, jeszcze jesteśmy w dostawie, muszę jeszcze raz kliknąć. W monitorze magazynowym dla naszej dostawy możemy teraz sprawdzić, jakie wygenerowały się zlecenia magazynowe i zadania magazynowe. Czyli klikamy tutaj na zadanie magazynowe. Nie zaznaczyłem linii. Zaznaczając linię, klikamy na zadania magazynowe. I o dziwo widzimy, że dla naszych dwóch handling unitów tego samego produktu wygenerowały się cztery zadania magazynowe. Zmienię układ, żeby było bardziej przejrzyste to wszystko. I tutaj widzimy, dla E20 materiału mamy dwa zadania magazynowe. Z tego jedno zadanie magazynowe to tutaj jest otwarte, a to powyżej jest oczekujące. I tak samo dla tego drugiego handling unita. Handling unit zobaczą Państwo, jakie znajdę tutaj. Natomiast tutaj widać, skąd dokąd przebiegają te zadania magazynowe. Na razie to oczekujące zadanie magazynowe przebiega z obszaru przyjęcia 910 na typ magazynowy wysoki skład. Może wyświetlę to będą Państwo widzieli. 910 to jest wejściowa strefa przygotowania. Y011 to jest magazyn z wąskim przejściem, ale to jest magazyn wysokiego składowania. To prawda. Takie trochę dziwne tłumaczenie tutaj jest. I teraz zadaniem operatorów magazynowych jest realizacja tych zadań. Oczywiście tych, które są w tej chwili otwarte, czyli tego i tego. Normalnie, i to pokaże mój kolega Mariusz,
późniejszej prezentacji za chwilę. Pokażę, jak się realizuje te zadania magazynowe na radioterminalach, na tych przenośnych terminalach. Ja dla przyspieszenia tej operacji pokażę, jak to się robi tutaj, zakończa z terminala i potwierdza z terminala. Jeszcze ważna sprawa dla Państwa, dlaczego utworzyły się dwa zadania magazynowe, a nie jedno, na jedną jednostkę obsługi, jedną paletę. Nasz magazyn wygląda tak. Mamy ten obszar przyjęcia 910. Z tego obszaru musimy dostarczyć na Y011, ale to jest magazyn wysokiego składowania, gdzie ze względów technicznych nie mieści się na przykład mały wózek. Dlatego musimy małym wózkiem, małym zasobem pojechać wózkowym, pojechać na miejsce przeładunkowe Y01 i tam odłożyć tą odpowiednią paletę. Natomiast stamtąd duży wózek pobierze ją i rozmieści w odpowiednim docelowym miejscu składowania. Jeszcze raz popatrzmy na monitor. Na razie to drugie zadanie okazuje się jako zadanie z obszaru przyjęć do miejsca docelowego. Za chwilę to się zmieni. To aktywne zadanie jest z obszaru przyjęć na miejsce przeładunkowe. 01, Y001 i w sekcji 01 inbound. Czyli jeszcze raz na rysunku to jest tutaj. Czyli pierwsze zadanie jedziemy stąd tu. Tak jak powiedziałem, potwierdzam to z monitora. Od razu dla dwóch palet na raz, żeby nie przyciągać. I tutaj mamy takie coś w monitorze, co się nazywa dalsze metody. I te dalsze metody pozwalają na wykonanie pewnych działań. Na przykład na potwierdzanie zadania magazynowego w tle. Ale oczywiście na stornowanie zadań magazynowych i wiele, wiele innych czynności, w które nie będę w tej chwili w szczegóły wchodził. My wybieramy potwierdzanie zadań magazynowych w tle na zaznaczonych linii. System znowu sprawdzał pewne rzeczy, ale finalnie potwierdził nam te zadania magazynowe. Także jest dobrze. Potwierdzamy to. Tutaj dla tych dwóch naszych, które mieliśmy, zmienił się status na C. Zobaczmy, co to jest C. C to znaczy, że jest potwierdzone. Natomiast status tych, które były oczekujące, zmienił się na otwarte. Popatrzmy na te zadania magazynowe, które były oczekujące do tej pory. One teraz dotyczą przewozu z tego miejsca pośredniego na miejsce docelowe. Zobaczymy coś jeszcze. Chcę znaleźć tutaj, muszę znowu wybrać ten bardziej czytelny układ, mianowicie ten. I co widzimy tutaj? Te, które już są potwierdzone, one pomimo, że na wstępie miały, pomimo, że pozycje na wstępie były przydzielone do rodzaju procesu magazynowego Y114, to te, które już wykonaliśmy, czyli ten pierwszy etap, dostał w jakiś dziwny sposób nowy rodzaj procesu magazynowego. I teraz Państwu pokażę w systemie, czym jest ten dziwny sposób. W samej EWM-ce mamy możliwość zarządzania, dzielenia takich przebiegów od punktu wyjścia do punktu docelowego pod względem wymogów fizycznych, czyli na przykład, że wózek nie może
pojechać dalej musi przekazać to jakiemuś innemu wózkowi, co mamy w tym przypadku, lub pod względem procesów. To się nazywa Layout Oriented Storage Control i Process Oriented Storage Control, czyli kontrola procesu magazynowania pod kątem układu i pod kątem procesu. Tutaj mamy do czynienia z tym pod kątem układu, czyli Layout Oriented Storage Control. Przejdziemy teraz do konfiguracji systemowej i zobaczymy, że to jest właśnie sterowanie zorientowane na układ. To jest konfiguracja związana ze sterowaniem na układ. Tutaj widać, co się zdarzyło. My przenosimy z typu magazynu 910 na docelowy typ magazynu 011, czyli ten wysoki skład, sekcja 02. Tak wyglądało oryginalne polecenie przeniesienia. Natomiast tutaj jest zdefiniowane w systemie, że jeżeli taki ruch jest do wykonania, to należy się zatrzymać w tym magazynie pośrednim 001 w obszarze tam 02 in. I ten ruch, który dotyczy tego przeniesienia z miejsca źródłowego dotąd do magazynu pośredniego, będzie wykonywany przy rodzaju procesu magazynowego 351. No i tak właśnie zachował się system. System przy pomocy ruchu magazynowego 351 przeniósł z 910 na miejsce pośrednie. No i teraz pozostaje nam wykonać ten drugi etap zadania magazynowego, czyli przeniesienie z miejsca pośredniego na miejsce docelowe. A tutaj widzimy, muszę trochę dalej pojechać, to jest źródłowe, czyli źródłowe jest miejsce pośrednie, a docelowe jest tutaj. I znowu potwierdzę to z monitora, żeby nie tracić czasu. To jest to oraz to. Potwierdzam w tle. Zlecenie zostało potwierdzone. Jeżeli popatrzymy na statusy, no to działania magazynowe są częściowo zakończone, no bo jeszcze nie rozmieściliśmy trzeciej palety. Natomiast przyjęcie materiału, ponieważ zaksięgowaliśmy wszystko, jest zakończone. Jest to kontynuacja tego nagrania, które robił mój poprzedni Piotr. Piotr Państwu pokazał przyjęcie do magazynu w referencji do dostawy, która wcześniej została wizowana od dostawcy, czyli tak zwane ASNM, Advanced Shipping Notification. I ta dostawa była spakowana w jednostki obsługi, czyli w handling unity właśnie po stronie RPA, czyli S4HANA. Natomiast ja Państwu pokażę, kiedy dostawa nie jest zawizowana, kiedy nie jest spakowana, prawda, tylko sami musimy sobie ją spakować w handling unity, w jednostki obsługi w magazynie. Oczywiście do magazynu również można przyjmować materiał bez jednostek obsługi, ale tutaj Państwu pokażę, jak to się robi. Tak? Czyli dostawa została utworzona w S4HANA w referencji do zamówienia. To jest moja dostawa, tak? Jest to jeden materiał, można, żeby przykład pokazać.
Tak, i w referencji właśnie do zamówienia, gdzie możemy sobie tutaj dane poprzednika mamy, prawda, nasz numer zamówienia. Oczywiście takie zamówienie można oglądać, ale to już jest jakby wszystko bez wahania, tak? Czyli nasza dostawa, tak jak Piotr wcześniej mówił, która ma jako skład, powiedzmy, rozładunkowy, tak? Skład, który jest włączony do zarządzania w systemie EWM, tak? To jest ten skład i wtedy ona jest automatycznie replikowana do systemu EWM. Teraz wejdziemy w monitor zarządzania magazynem. Piotr już opowiadał o tym monitorze. Z monitora można robić bardzo dużo różnych rzeczy, tak? Więc nie będę tego powtarzał. Nas interesuje oczywiście przyjęcie, dokumenty, dostawa przychodząca. Dostawę przychodzącą oczywiście możemy wyszukiwać. Piotr na przykład wyszukiwał po numerze ASN, tak? A ja na przykład mogę sobie otworzone dnia, tak? Ja tą dostawę dzisiaj tworzyłem, tak, i mamy ją w systemie EWM, tak, została zreplikowana. To jest ta dostawa, tak, o, tu jest Piotra dostawa, jak widzicie Państwo, on sobie też dzisiaj to robił, czyli miał tu swoje to awizo dostawa SNP, nim właśnie wyszukiwał swoje dostawy, natomiast moja dostawa to jest 1810, prawda? Oczywiście ona jest nierozpoczęta, pewno Piotr to tłumaczył, tak, wchodzimy sobie do dostawy. Mamy jedną pozycję w dostawie, prawda? Tu też możemy podglądać ten dokument referencyjny, czyli oryginalny dokument właśnie z ERP-a, prawda? Możemy oglądać pozycję, co to jest, prawda? Jaka jest partia? Partia została utworzona w systemie S/4HANA, w ERP-ie, prawda? Termin jej przydatności i tak dalej. Również jaki będzie wykorzystywany, na przykład rodzaj procesu magazynowego, prawda? Do rozmieszczenia. To jednoetapowe umieszczenie w magazynie, żeby Państwa nie zmyliło akurat, tak to jest jakoś przetłumaczone, ten rodzaj procesu magazynowego z języka angielskiego na polski, ale niestety będą tutaj dwa procesy, czyli tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, zabranie spod, że tak powiem, rozładunku nośnikiem pod podstawienie tego towaru pod jakąś tam półkę, prawda, pod regał, a następnie drugie zadanie jest wykonywane właśnie na konkretne umieszczenie już materiału, czyli naszej tej jednostki i również obsługi do konkretnego adresu składowania, tak, czyli do storage bin. Dobrze. Teraz mając taką dostawę, wchodzimy w kolejne funkcje i mamy tutaj obiekt pakowany. Wchodzimy w pakowanie. Musimy podać, żeby spakować materiał w jednostkę obsługi, opakowanie zbiorcze i oczywiście liczba handling unitów, tak? I to jest generalnie wystarczająca informacja, aby stworzyć numer tego, unikalny numer jednostki obsługi, tak? No, oczywiście możemy wykorzystywać logikę SSCC, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Robimy wykonanie. System automatycznie nam tworzy unikalny numer, tak? Samo pakowanie jest bardzo prostą czynnością w SAP-ie. Po prostu materiał zaznaczamy. Tak, to jest to nasze 6 sztuk. Duża część, pozycja łatwo zbywalna. I po prostu metodą zaznacz, złap i upuść. Po prostu przeciągamy ten materiał do konkretnej numeru jednostki obsługi, tak? Oczywiście są możliwości przepakowania, tworzenia tego inaczej, ale tutaj prosto chcemy Państwu pokazać po prostu jak najprostszym na razie ten. Może kiedyś, jak będzie inna sesja, to bardziej zaawansowane funkcje będą pokazane. Oczywiście podczas pakowania można używać instrukcji pakowania i wtedy system po prostu bierze sobie, jak dana ilość materiału ma być spakowana, tak? Mogą być handling unity jednostki obsługi zagnieżdżone, jak i jednopozycyjne i z wielu też opakowań zbiorczych mogą się składać, tak? Zapisujemy. W tej chwili materiał został spakowany. Tak, już mamy spakowaną, zapisaną tą informację. Jeżeli cofniemy się do dostawy,
to już w dostawie, jak wejdziemy we wgląd Handling Unit, już mamy ten nasz Handling Unit. Czyli tak naprawdę została przypisana ta jednostka obsługi do dostawy. No oczywiście kolejnym zadaniem jest, tak jak to Piotr robił, jest no po prostu umieszczenie tej jednostki obsługi tego materiału w magazynie, tak? To już Państwo widzieliście, bo Piotr demonstrował kolejne funkcje i zadania magazynowe. Oczywiście te zadania magazynowe można tworzyć jakby na różne sposoby, tak? No tutaj pokazujemy taki chyba najprostszy sposób, którym są tworzone zadania magazynowe. Oczywiście w tle, oprócz tego, że się tworzą zadania magazynowe, to tworzy się tak zwany warehouse order, czyli zamówienie magazynowe, tak? Które może zawierać w sobie właśnie N zadań magazynowych, tak? I tworzymy, mamy możliwość tworzenia zapamiętania, tworzenia i wysuwania, jakby wcześniej tworzone, tak? Tworzymy zadania magazynowe, tak? Mamy informację od systemu, że liczba otworzonych zadań magazynowych 2, tak jak Państwu powiedziałem, to będzie na, tak jak jakby zabranie z tego miejsca rozładunku do podstawienia do jakiegoś tam regału wysokiego składowania, czy jakiejś wąskiej alejki i tak dalej. A następnie kolejny task może wykonywać inny operator. Oczywiście każdy z tych jakby użytkowników jeździ różnymi zasobami, tak? Czyli może jeździć właśnie ktoś podwozi materiał, jeździ jakąś tam platformą do przewodzenia, a drugi pracownik jest zalogowany na całkiem innym sprzęcie, no i wysokiego składowania, wysięgnik, tak, gdzieś tam sobie składa wysoko. Ja to Państwu spróbuję zademonstrować właśnie przy wykorzystaniu transakcji terminalowych, potwierdzać właśnie takie zlecenia magazynowe, tak? Cofnę się do pierwszego ekranu, tutaj do ogólnego widoku, tak? Jak odświeżę dane, to już mamy działanie magazynowe, prawda, częściowo zakończone, prawda? Oczywiście tutaj odnoszą się te, gdzie nieustalone, nie ustalono. No, wykorzystuje się po prostu w innych operacjach, tak? W tej chwili możemy sobie podglądać również zlecenie magazynowe, jak i zadania magazynowe, no i oczywiście jednostki obsługi, tak? Tak jak wcześniej Państwu pokazałem, te zadania magazynowe są dwa z różnym rodzajem procesu magazynowego, tak? O, tutaj ten opis jest naprawdę taki, jaki jest umieszczenie w magazynie, tak? Natomiast proszę zwrócić uwagę, że zlecenie magazynowe de facto, które się zrobiło z wyższym numerem, czyli 666 końcówka, ono ma status, to są statusy tych zadań magazynowych i ono ma status otwarte. Natomiast popatrzcie Państwo tutaj, to pierwsze, które zostało utworzone, ono ma status oczekujący. Krótka informacja dla nas od razu jest, że najpierw musi być wykonane zadanie magazynowe z tym wyższym numerem, a dopiero będzie mogło być wykonane zadanie z tym niższym numerem, prawda? No i teraz, żeby zalogować się na, zasymulować transakcje terminalowe, prawda, na tutaj w SAP GUI, tak, wchodzimy sobie w transakcję do która wyświetla menu transakcji terminalowych, tak, wchodzimy w proces przyjęcia materiałów, tak, umieszczenie w magazynie i umieszczenie w magazynie według, no właśnie, no i tutaj to tłumaczenie bardzo dziwne, tak? Teraz, żeby podglądać zlecenie magazynowe, wystarczy tylko zaznaczyć i mamy jedno zlecenie magazynowe, które właśnie zawiera w sobie te dwa zadania magazynowe, tak? Ja sobie skopiuję to. Oczywiście też można podejmować inaczej te zadania, zlecenia magazynowe, pracując na przykład w odpowiedniej kolejce, prawda? Jak wejdę tutaj konkretnie to zlecenie magazynowe, tak? To pokażę Państwu tutaj, jak wejdę w szczegóły, tak? To zobaczymy. Widzicie Państwo, to jest kolejka, w której znajduje się to zadanie magazynowe, tak? Czyli jeżeli bym pobierał, pracował w tej kolejce, prawda? Był przypisany do tej kolejki, to bez problemu mógłbym zabrać takie i realizować takie zadanie magazynowe właśnie z tej kolejki. Okej. Przechodzę z powrotem do terminala, tak? I teraz dostaję informację, że źródłowe miejsce składowania to jest good received, no i jakiś tam YD,
jeden miejsce, jest nasza źródłowa jednostka obsługi, tak? Podaję ją, czyli potwierdzam, że zabieram tą jednostkę obsługi. To jest tak zwane zabranie tej jednostki obsługi na zasób, w którym ja jeżdżę. Tak? Teraz jakbym wyszedł z tego zlecenia, z tego zadania magazynowego, to tak naprawdę ten materiał, ten handling unit, jednostka obsługi, ona by się znajdowała na moim zasobie. Również w raporcie by tak była wyświetlana. Prawda? I teraz mam destination, docelowe miejsce składowania, tak, i pokazany jest źródłowy handling unit, taki sam jest docelowy handling unit, prawda? Czyli system tutaj wymaga potwierdzenia tego handling unita w miejscu odłożenia, w tym miejscu składowania. Natomiast jeżeli chodzi o konfigurację tych ekranów, na przykład takie miejsce do potwierdzenia, to jest wszystko konfigurowalne, tak? Co potwierdzamy? W tym przypadku potwierdzamy tylko numer jednostki, przepraszam, docelowe miejsce składowania, tak? Można również potwierdzać numer jednostki, można potwierdzać indeks materiałowy, no naprawdę tych kombinacji jest wiele, tak? Proszę zobaczyć, zostało zrealizowane część jakby tego zlecenia magazynowego. Popatrzmy, co się wydarzyło z naszymi zadaniami magazynowymi, które są dwa. Proszę zobaczyć, tak? Utworzyło się trzecie, to są też takie logiczne, się tworzą, prawda? No i teraz tak naprawdę będziemy potwierdzać kolejny krok, właśnie odstawienie już do konkretnego miejsca, do jakiegoś tam regału naszą jednostkę obsługi. Czyli wejdziemy jeszcze raz sobie w terminal, podamy jeszcze raz to zlecenie, prawda? Przepraszam. Tutaj moment, nie tak. Wracając do naszej tutaj statusu tego wszystkiego, tak? Zadania magazynowe, tak jak Państwu pokazywałem, tworzyły się kolejne, prawda? Tutaj mamy na dwóch z zadaniach magazynowych status complete, confirm, complete, natomiast kolejne się wygenerowało i oczywiście zlecenie magazynowe wygenerowało się kolejne, prawda? Odpalamy jeszcze raz terminal, przechodzimy do terminala, podajemy kolejne zlecenie magazynowe, tak? I teraz mamy to źródłowym miejscem składowania, właśnie jest to, gdzie przy tych pierwszym zadaniu magazynowym właśnie dostarczaliśmy, tak? Potwierdzamy jednostkę składowania, którą zabieramy, tak? I kolejnie pokazuje nam system z kolei w innym całkiem typie magazynu, w innej sekcji, adres składowania, do którego musimy potwierdzić rozmieszczenie naszej jednostki obsługi z materiałem, tak? Potwierdzamy. System nas przenosi do pierwszego ekranu. Wracając do naszej dostawy, jak sobie odświeżymy, tak, to proszę zobaczyć, zlecenia magazynowe mamy potwierdzone, zadania magazynowe mamy potwierdzone, prawda, wszystko mamy status complete. Tak naprawdę materiał został przyjęty do miejsca składowania dedykowanego, wybranego przez strategię rozmieszczenia dla danego materiału, tak? To są już wszystko dane podstawowe, prawda, materiału. Status dostawy oczywiście przychodzącej odpowiednio się zmienił. Taka dostawa została, przyjęcie materiałów zaksięgowana, że tak powiem, w systemie EWM. Natomiast, tak jak Piotr mówił, cała komunikacja odbywa się pomiędzy S4HANA, ERP-em, a systemem EWM, QRFC, tak? I teraz tak naprawdę po zaksięgowaniu tej dostawy, po wykonaniu tych wszystkich operacji, poszła informacja zwrotna z systemu EWM do systemu S4HANA, tak? Dostawa została, tutaj został odświeżony statusy dostawy, tak, że jest zaksięgowana, prawda, to co wcześniej powiedziałem, QRFC poszło do systemu ERP S4HANA, tak, dostawa się tam zaktualizowała, natomiast tutaj też możemy sobie podglądnąć tak zwane czynności PPF, tak, gdzie jest informacja o aktualizacjach wysyłanych do
do systemu ERP, tak? Generalnie dziękuję Państwu, to jest przyjęcie, pokazałem przyjęcie do magazynu, z pakowaniem jednostki obsługi właśnie w FWM. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję, ja również dziękuję Państwu za udział i pytania. Pytania, tak jak Państwu pisałam, przekażę Krzysztofowi i naszym ekspertom do przygotowania odpowiedzi. Otrzymacie je Państwo mailem. Dziękuję Krzysztofowi za wyjaśnienie zawiłości związanych z zarządzaniem magazynem S/4HANA, Piotrowi i Mariuszowi za prezentację procesów EWM. Państwu za udział. Zapraszam do udziału w kolejnych webinarach i gdyby jeszcze przyszły do głowy Państwu jakieś pytania już po zakończeniu, to tutaj macie Państwo na miarę kontaktowe i bardzo zachęcam do kontaktu i do usłyszenia.